że dalej nie da się wskoczyć. Dobra, robimy zniszczenia. Ale ich pociśniemy. Patrzcie na ten stack. Nie no, teraz bardzo fajnie się jeździ tym laserem. Zdecydowanie lepiej niż wcześniej, przed tuningiem, nie? Da się wskoczyć na tamten taki niedokończony most? O, to będziemy musieli też tego spróbować. Już wiem, gdzie będę uciekał przed policją. Na pewno tam. Sprawdzimy sobie to też. Ty, to jest jakaś specjalna wersja tego Lancera, bo nie mam lusterek. W ogóle jak my się ścigamy tutaj... nielegalnie, tak? To po co nam lusterka, nie? Wsteczne. Niepotrzebne są. Wow! Nie widziałem, że tu nie można wjechać ścianę. Pamiętaj lokacje, policja też tam wskakuje, fajnie się ich spycha. To tam chyba można sobie nabijać niszczenie radiowozów, nie? Myślę, że najlepiej to ich się hurtowo niszczy tymi przeszkadzajkami różnymi, co im się zrzuca na głowę. Przez jakiś port jeździmy. Ta mapka to dla mnie czarna magia jest tutaj. Totalnie nie ogarniam. Naprawdę, jakby zupełnie inny... Jakbym grał w Most Wanted, ale na jakichś modach hardkorowych, że wiesz, inna mapka, inne wszystko, nie? No, bo jeśli chodzi o... ogólnie jakby grafikę, no to wszystko to jest takie podobne, nie? Modele samochodów. Zawsze mam pourywaną maskę, kurde. Taki jestem Lancer, no. Dobra, mamy jakiś sprint, lecimy. W Most Wantedzie też były te przeszkody na drodze, wiem. Dało się tir z balami drewna, no, rozwalało się. Tylko szkoda, że pod tymi ciężarówkami chyba nie dało się przejeżdżać. Nie, czekaj, dało się przejeżdżać pod ciężarówką, tylko nie tą drewnianą. Nie z tym drzewem, tylko pod ciężarówką taką normalną, nie? Z normalną naczepą, powiedzmy jakiś kontener czy coś takiego. To dało się pod tym przejeżdżać jakoś. Tak! Tak, i było jedno takie skrzyżowanie w tej grze, że czasami ciężarówka zajeżdżała nam drogę i wtedy jak dobrze wycyrklowałeś, to mogłeś tak pod nią szybko przejechać, a boty się przeważnie rozwalały o ciężarówkę albo o naczepę, nie? To było zajebiste. Pamiętam, że na mnie to zawsze robiło takie wow i modliłem się, żeby jak najwięcej było takich akcji w tej grze. Na dragowych wyścigach tak czasami było, no ale na zwykłych też. Na dragowych wyścigach to bardzo często w sumie tak było,
Ale na zwykłych, jak to ci się trafiło, to było coś, nie? I był chyba nawet taki specjalny właśnie drag, gdzie trzeba było pod tą ciężarówką się zmieścić, albo gdzieś tam wyminąć ją, nie? Kurde, to było dobre. Te dragi też takie nienaturalne i w ogóle, nie? Takie, wiesz, zero realizmu i tak dalej. No ale to są gry arcade'owe, nie? One mają dostarczać nam trochę innych wrażeń niż symulacje. No i to, żeśmy porobili sobie tego Lancera, bo zobaczcie, konkurentów zostawiłem z tyłu. O, tutaj mamy te... takie tory jak w Undergroundzie, chyba dwójce. W jedynce też były, nie? Ale w Undergroundzie dwójce mieliśmy specjalną taką miejscówkę, gdzie robiliśmy wyścigi dragowe, nie? W sumie ciekawa opcja, ścigać się dragowo po torach. Wyobrażacie sobie rzeczywistości? Tak nigdy nie zwróciłem na to uwagi, bo jak byłem mały, to o, wyścig dragowy, dobra, jedziemy. Ale tak później tak się zacząłem zastanawiać. No kurde, jak normalnym samochodem jeździć po torach? To jest między jeszcze lokomotywami i w ogóle, nie? Czy tam jakimiś elektrowozami. Daj spokój. No ale takie są te gry, takie trochę zwariowane czasami. Cyk. Pięknie. Czy jest tutaj takie sterowanie przesadnie arcade'owe, jak mówi się w recenzjach? Tak, jest tutaj mocno arcade'owy, takie naprawdę, wiesz... Ciężko mi to... Nawet w Burnout'cie miałeś więcej symulacji. W Burnout Paradise. Serio. Dobra. Części drugiego poziomu. To mam nadzieję, że wizualne czy coś. Tuning wizualny. A czekaj, a tu? Zobaczymy, czy coś nowego się pojawiło. Kurczę, ja strasznie mało pieniążków zarabiam. Dopiero 30 tysięcy mam. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o wizualne rzeczy, części zamienne. A czekaj, a karoseria? Może nam się pojawiło coś nowego? Nie. Wide body zablokowany, ale jak ten tył wygląda? Ja jestem na 100% pewny, że ten tył jest okropny z tym bodykitem poszerzającym. Nie, my zostawimy fabrykę. Najlepiej to wygląda. Ale możemy wymienić sobie maskę. Będzie jakiś przesadzony wlot. Oh yeah, taki malutki wlocik. Nie. Aha, bo tu można jeszcze sobie wymieniać. Tak. To zablokowane. Czekaj, a... Fabrycznej maski nie można zmienić. Ty, a zobaczymy, co się da zrobić z tym wlotem. Oh yeah! Uwaga! Możemy go poszerzyć, jak w Subaru zrobić, nie? Ty, ale patrzcie! Możemy ciekawą rzecz zrobić, że możemy wybrzuszyć... Oho! To nie jest wybrzuszenie. Oh shit! Nie. Nie, nie będziemy tego instalować. Dobra, koła. Koła te, co są, mi się podobają. Niech będą. Tylko spoiler, zobaczymy, czy jest inny. O! Czekaj. No to jest prawie taki sam jak standard, nie? My sobie go powiększymy. O! Cyk! Jak w Subaru prawie, co? Nie, bo to taka rajdówka się zrobi. Z tego. Ha, już wszystko, tak? Dobra. Podoba mi się. No i w zasadzie chyba tyle, nie? Jeszcze wydech możemy wymienić, ale... No ale powiem wam, że standardowy najlepszy.
naklejki, lakier. Mówiliście, żebym ciemniejszy jakiś ten lakier zrobił, tak? Możemy zrobić, no. Czekaj, które tu miałem? Niebieski. To jest minus. Albo dajmy może... Jak mamy smoka, to czerwony może, co? Nie cukierkowy. Perłowy. O, zobacz na to, he? No i fantastycznie, dobra. Zakup. Stół, nie spoiler. No, a nie, ten spoiler co mamy teraz chyba jest okej, co? Jak to? No, jest dobry, trochę za duży, ale delikatnie, jest dobry. Czerwony fajnie wygląda, nie? Taki groźniejszy. Dobrze mi się jeździ tym laserem już. Na początku bez tego tuningu na skręcanie było słabo, ale teraz... Teraz jest fantastycznie. Dobra, lecimy. $15,000 zniszczeń, no powiem wam, że niedużo. Ale mamy na to określony czas. Chodźcie, policjanty, jedziemy. Najwięcej zniszczeń dostaje się za te, za samochody policyjne. Już mamy 13 tysięcy. Proszę bardzo. Na most z nimi. Chyba nie ma potrzeby teraz. Ale w sumie można by było poćwiczyć, jak będą ten, twarci gliniarze. Gdzie my jesteśmy na tej mapie? Dobra, jesteśmy na dole mapy. W sumie to tak, bo tutaj się w mieście wjeżdża. No, nie głupie w sumie. Dobra. Jedziemy na most. Trzeba tu skręcić gdzieś chyba. I zobaczę, czy da się tam wskoczyć. Czekaj, bo... Aha, bo tu jest ten tunel, to nie, to musimy inaczej pojechać. Bo wjedziemy w tunel i nie pojedziemy na most, nie? A my musimy być na górze. Jest. No, spoko wygląda teraz ten laser, nie? Zwłaszcza teraz, jak go sobie troszeczkę odciążyliśmy z wagi. Okej, i teraz chyba... Jak to było? Wow, trochę zjechałem, ale nie, dobrze, dobrze. Teraz tu. Chyba została nam minuta. A myśmy jeszcze nie nabili tych zniszczeń. Trzeba nabijać. Trzy stanek autobusowy. Chyba w lewo tu musimy jakoś odbyć. A, dobrze. Dobra, mamy. Teraz musimy ich zgubić. Nie? 30 sekund zostało. Shit. 19 sekund. Oh yeah. Sześć sekund. 4, 3. Oh yeah. Dobra, patrzcie gdzie jest. Czekaj, tutaj dalej się gdzieś zjedzie. Nie, tam już cię nie skoczy, nie? Ja muszę tu zawrócić. Tu nie wiadę. 3 sekundy do końca zostało. Yeah. Pięknie.
Niestety nie dostałem. Za to tylko reputacji za tych policjantów dostaję. Nie wiem dlaczego. Dobra, jedziemy dalej. I teraz co mamy zrobić? Zgub policję. Czyli znowu na most jedziemy. Kurczę, nie ogarniam tej mapy tak, żeby nie patrzeć na nią. Muszę cały czas sobie otwierać dużą mapę, żeby zobaczyć, gdzie pojechać. Muszę zawrócić. A tu można chyba coś na niej zrzucić? Nie. Wow! O kurde, na styk skoczyłem. Znowu maskę zgubiłem. Co ja zacznę jeździć tym lancerem, jak mi się odnowi wszystko, to on od razu gubi maskę. No i fantastycznie. Przełącz na benzynę. Zobacz co on robi, kurde. Chcieliście 360, proszę bardzo. Dobra, to zrobiliśmy. Zdobyliśmy sobie trochę respektu. Teraz będziemy punkty kontrolne robić. Taka prędkość, że maska wybywa. No tak. Niektóre milki, jak chcą tam driftować w 36, nie? To sobie ściągają maściorę, żeby tam lepsze chłodzenie było trochę. Wtedy to jak te stare podszawki chłodzone powietrzem, nie? Po co tam intercooler kupować? Bez sensu. Na drift na tylnym, no tutaj nie możemy sobie zmieniać tak fajnie, wiesz, napędu. Jak w Forzie na przykład. A tam zrobiłem w Forzie lancera z napędem na tył. Ja pojechałem chyba trochę naokoło. Może nie? Chyba tak. Nie szkodzi. Szybkie auto to dojedziemy, nie? Ale maska jeszcze jest, to dobrze. Ciekawe jakby Lotus sobie tu poradził. Lotusem to za łatwo. Wow! Trzeba czasami pojeździć samochodem, który jest trudny, nie? Teraz w jakichś górach jesteśmy, co to jest? Zajebista jest ta mapka, powiem wam. Patrzcie, jakby się tu drifty robiło. Nie? Tylko mieć taki handling jak w Forzie Horizon. I można koksić. Powywijane wszystko. Fajnie się jedzie. Także co, ogarnęliśmy sobie już jak na most się wjeżdża. Jeszcze mapki całej nie znam, więc tak od razu chyba tam nie będę wjeżdżał. To znaczy nie trafię po prostu. Żeby bezbłędnie, nie patrząc na dużą mapę, nie? Teraz tu. Ja wam powiem, że są te tutaj wyścigi na czas, ale one nie są takie ciekawe jak się ścigamy z botami na przykład, nie? Z botami to zajebiście. Latają gdzieś tam w powietrzu.
Właśnie, dawno nie było wyścigu, bo teraz z policjantami się trochę bawiliśmy. Wypadałoby się trochę pościgać. No i to chyba będzie finish, nie? I cyk, gotowe. Okej. Gotówka 12 tysięcy za to. No to nawet opłacało się to pojechać. 12 tysięcy nie chodzi drogą, nie? Widzę, że wciągasz się coraz bardziej. Tak, bo już trochę zaciągnąłem tej historii, o co tutaj chodzi. I jest ciekawiej. Wcześniej to tak nie wiedziałem. Od razu wbijamy sobie do świata gry i walczymy, nie? Ostro. Ty, co ten GTR ma za budyki? Jaki szeroki! Kurde, oni takie fury mają, a ja sobie jeżdżę takim lancerkiem. Myślicie, że dam radę? Co mieć tu? O! Co to tam z tyłu jedzie? Korweta czy coś? Nie, tam ten McLaren SLR, czy Mercedes SLR McLaren. To Mercedes. Mercedes po prostu. Chodzisz zakręt bez gazu, to większe zakręty. Tak, wiem, ja to puszczam cały czas, spokojnie. Tylko nie można też za mocno, bo samochód za bardzo hamuje. Ale ja nie hamuję. Ja wcale hamulca nie użyłem ani razu w tej grze jeszcze. Mówię wam, może to tak wygląda, jakbym hamował, ale ja nie hamuję, naprawdę. Ja używam tylko, ja puszczam czasami tylko gaz i dodaję nitro. Wszystko co robię. Nie ma po co się hamować w ogóle. Wow! Co to było? To się tak przy... No kuźwa, ja pierniczę! Dobrze, jeszcze chyba jakoś podgonię. I ostatnie. Kurde, jaki ten Mercedes szybki. I też całkiem dobrze skręca, nie? Z tego co widzę, jak ten bot jeździ. Ej, dostajemy tu jakieś punkty karne, jak jeździmy poza drogami? To są po prostu wykroczenia. To jak ja wjeżdżam samochodem na grzyby do lasu, to ja dostaję 50 zł grzywny za każdym razem? Muszę uważać na to. Dobra, porobieni, kurde. Ciężko było. Ten Merc fajny jest, nie? Trzeba by było go zdobyć. O, moje Mitsubishi znowu się cieszy.
No, pokaż co potrafisz. Mercena. No, szybko przyspiesza fura za ten, jak jadę za kimś. Dużo szybciej, także działa to, działa ten tunel. Okej, ucieczka, zobaczymy. Znowu na most? Nie, no tutaj jesteśmy gdzieś w górę. Patrol members be advised, officers are attempting to stop a reckless driver. All available units are to clear low priority calls. Stand by, please. No dowaliłem się do tego Mercedesa do Wider, bo kurde mnie spychał na wyścigu. Musiałem go tam trochę wyjaśnić. A niepotrzebnie w te góry tu jechałem. Będę musiał trochę kluczyć, nie? O, jest coś do zrzucenia na nich. Nie, no dobrze, skręca Lance, kurczę. A jakbym się przesiadł teraz na tego, na Lotusa? To by było ciekawie. Nie, ale powiem wam, że całkiem dobrze skręca, kurde. Teraz po zainstalowaniu tych ulepszeń jest dużo lepiej. Nie wiem, jakbym sobie poradził w mieście teraz, jakbyśmy się ścigali, ale... Nie jest źle, naprawdę. Na most z typami. Nie no, do mostu chyba daleko jest. Jesteśmy w jakichś górach teraz. Oho, mamy coś. Uhuhu, ale zbiory. Czterech naraz zniszczyłem. Bardzo dobrze, trzeba walczyć. Dobra. Teraz po prostu poczekamy w jednym miejscu, nie będziemy szukać kryjówki czy coś. Kurde, naprawdę spora to matka. Co tam, nie, to się myje, tak? Furę. Oh yeah. No i pięknie. Dobra, zrobiliśmy. Nissan R35 też fajnie jeździ. Niestety nie da się go dostać, ale można kupić. Aha, za darmo nie da się go zdobyć, tak? Tylko trzeba właśnie wydać hajsy. Ja bym chciał Gallardo przetestować. Gallardo myślę, że też może się fajnie prowadzić. Attack on you could have been a new gang, or it could have been a faction of D-Max team. They certainly seem more organized, better equipped, and more violent. Keep doing your contracts with G-Mac and building your rep on the streets. Że niby co? Czemu takie zbliżenia na ten? Hello. Chase Lynn. How long has it been? Ciao. Too long. Now is our opportunity. Let's talk about the object. Well, let's talk about the object. First we need to talk about the vehicle. Ooh. Gallardo można dostać? O, no to ja bym chciał.